Cześć, to Lidia i Laila. Dziś chciałybyśmy pokazać Wam, w jaki sposób ćwiczyć u dziecka siad, tak? Prawidłowy siad, tak? Oraz stabilizację w siadzie, czyli z potwora. Otóż, układamy sobie dziecko w ten sposób. Zachęcamy do tego, aby rączki przesuwało do przodu. I pamiętajcie, że siad dziecka musi być jakby zakruszony, tak? Okej. Okay. Początkowo, jeżeli Wasze dziecko będzie niestabilne w siadzie, to asekurujemy, tak, aby jak najdłużej utrzymywało się w tej pozycji. Asekurujemy ramię, siedzimy go, już mama da piłeczkę. Zobacz, jest piła. Zachęcamy dziecka po pierwsze, po drugie asekurujemy i sprawdzamy i zwracamy uwagę na to, aby odpowiednio siedziało. Czyli prosty kręgosłup, równe ramiona na równej linii. Guzek na guzach kruszowych, żeby siedziało nie na jednej stronie, tylko na obu. O. Kolanka do odwodzenia, czyli odwodzimy nóżki, spójrzcie. I tutaj pięty będą się stykały. I tutaj mamy akcesoria takie jak balonik, balonik, piłka oraz taka zabawka i jej ulubione kluczyki. I teraz zachęcamy dzieciaczka do tego, aby spojrzała do przodu. Hop, wyprostowała się i utrzymywała pozycję. A my asekurujemy. Najlepiej asekurować w ten sposób, że trzymać po prostu ramię w ramię. Nie? Hop. Okej. Okay. Laila już niedawno skończyła nam 7 miesięcy i już dość stabilnie, samodzielnie siedzi. I też nie ma problemu, aby też rączkę położyć do boku. Wtedy sobie odczekamy na moment, asekurujemy ramię. Nóżkę, zobaczcie, krzywą nóżkę wkłada pod ramię. Tak. Tak. Tu masz. Zobacz, a tu mam drugą piłeczkę. I teraz mobilizujemy naszego dzieciaczka, żeby jak najdłużej utrzymywał tą pozycję. Oraz żeby się uczyło, czyli kładziemy do boku zabawkę i starało się dotknąć rączką. Zobaczcie, piękny podpór, ale nóżka krzywo. Hop. Tak, jest balonikrawką. Pięknie. I utrzymujemy tą pozycję. I kładziemy zabawkę do boku. Jest podpór, super. Wrócimy. Nóżka, 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 nóżka. Którą zabawkę chciałabyś? Daj, daj. Zobaczcie, piękne wyciągnięcie do przodu. Chodź, do przodu. Hop, tak. I ćwiczymy. Raz. Dwa. I trzy. I cztery. I ostatni raz. Pięć. Wyciągamy sobie mięśnie prostowniki, czyli wydłużamy, oraz rączki. Teraz zabawka wędruje do boku, a ty sięgnij. Gdzie jest zabawka? Tu jest, brawko. Dotykamy i puszczamy. Dotykamy i puszczamy. Dotykamy i puszczamy. Dotykamy i puszczamy. Zobacz, zabaweczka. No i dodatkowo zrobimy tutaj wodzenie wzrokiem, tak aby dziecko patrzyło i spoglądało właśnie na zabawkę. Zobaczcie, jest zabawka tu. Dotykamy, raz i puszczamy. Troszkę dalej, hop, żeby troszkę utrzymywało równowagi, to staram się oddalić zabawkę troszeczkę dalej. Tak? Gdzie jest zabawka? I dotykamy, i puszczamy. I dotykamy, i puszczamy. I dotykamy, i puszczamy. Ok. Utrzymujemy stabilizację. Tak? Apa. Tak. Chodź troszeczkę bokiem. Poćwiczymy sobie. Tak, no brawko, brawko. No, gdzie masz zabaweczkę? Gdzie są? Gdzie jest balonik? Gdzie jest zabawka? Tam są. Mhm. I do pozycji czworaczej przekręcamy nóżkę. Ok, i wracamy, zobaczcie. Nóżkę trzymamy za biodro i schylamy do siadu. Tak, pięknie. Zobacz, balonik uciekł. Gdzie jest nasz balonik? Nie ma. Gdzie jest balonik? Gdzie jest balonik? Gdzie jest?
Gdzie jest balonik? Tutaj. I zobaczcie, świetna zabawa, a dodatkowo przy tym dziecko ćwiczy i wzmacnia swoje mięśnie do siadu. O, zobaczcie, piękny podpór na rączce. Wybiwa rączka. Hop. I zobaczcie, wywijamy pupkę. Hop. Poprawiamy rączkę. Okay. No, spróbuj sobie usiąść. Zachęcamy do tego, aby dziecko usiadło. Pięknie. I wspomagamy. Zobaczcie, przytrzymuję sobie stan biodrowy. Teraz już nie chcę siedzieć, ale spróbujemy jeszcze raz. Zobaczcie, balonik poszedł. Hop. Za stan biodrowy i za ramię. Pięknie. Gdzie jest balonik? Zobacz. Gdzie on jest? Gdzie? Gdzie on jest? Tu jest, proszę. No, zobacz, gdzie jest balonik? A gdzie są twoje ulubione kluczyki? No gdzie? No gdzie? O, piękny podpór. Asekuruję sobie tutaj stan biodrowy. Tak, i piękny mamy tutaj podpór. Dziecko ładnie siedzi. Ja. Możemy wspomóc. Trzymam sobie bark. Delikatnie poprawiam tutaj staw kolanowy. I siedzi. Brawko! Lejunia, spójrz. Zobacz. O, gdzie balonik? Takie rączki. Tak. I się trzymamy. Teraz druga. Zobacz. To. Zobaczcie, są kluczyki poszły sobie. Gdzie są kluczyki? Gdzie są kluczyki? O, i podchód, druga strona. Pięknie. I wracamy. Joderko, nóżka. No, gdzie poszły kluczyki? Nie. Okay. Teraz robimy sobie ćwiczenia z piłką. Chodź, maluszku nasz kochany. I zrobimy sobie ćwiczenia na piłeczce jeszcze. Usiądziemy sobie na wozach górzowych. Chopa, spójrz, gdzie jest piła. Okej. Okay. I tu wykonujemy sobie delikatne takie drgania. Odskakiwanie, tak? Prostujemy kręgosłup, nóżko. Prostujemy się. Ja sobie tutaj stabilizuję, nie widzicie tego, ale trzymam sobie też tutaj rączkę na kręgosłupie lędźwiowym. Ho. Teraz ją troszeczkę zachęcę do wyprostowania tej pozycji, ponieważ nie chcę pozycji zamkniętej. Chodźcie, stabilizuję sobie. Hop. Okay. Hop. I do boku. Raz. Okej, okay. I do boku. Taki raz. Dzięki takiemu ćwiczeniu dziecko uczy się właśnie tego balansu i tej równowagi. Dodatkowo będzie chętnie wyciągać tą rączkę do boku. Dobra. Lajla już jest trochę zmęczona, jak widać. Tak? Zmęczyłaś się już, nie? Tak, zmęczyłaś się. Ze względu na to, że pogłębia tutaj tak zgięcie. Więc zakończymy tutaj na piłce, ale ćwiczymy w ten sposób, przykładziemy sobie nóżki w ten sposób, stabilizujemy, prostujemy kręgosłup i delikatnie balansujemy z dzieckiem na boki. Okej, okay, w miejscu. I to jest bardzo fajne ćwiczenie. Okej, okay, wrócimy do pozycji w siedzeniu. Hop. I Lalunia Wam pokaże, jak ładnie siedzi. Tak, rączki do góry, pięknie. Pokażę, jak rączki do góry robimy. Rączki do góry. Pokaż, jaka jesteś duża dziewczynka. Tak. Jaka duża jesteś dziewczynka. Pokaż, jaka jesteś duża dziewczynka. Taka duża dziewczynka. Okej. Okay. I to już mamy zmęczone dziecko, czyli nie ma określonej liczby, jak długo, ile powtórzeń wykonujemy danego ćwiczenia, jak długo wykonujemy. Każde dziecko jest indywidualne i to wy musicie zauważyć, kiedy wasze dziecko już jest zmęczone i już nie chce, tak?
Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Dziękuję i do usłyszenia.